I my z Januszem też chcemy i marzymy o tym, żeby zobaczyć jakąś grecką wyspę. I tak znaleźliśmy się na Lefkadzie. Jeżeli będziecie na Krecie, naszej rodzimej wysepce, zapraszam z nami i ze mną na wycieczki fakultatywne. Rezerwujcie na www.tarkawdrodze.pl. My na Lefkadę pojechaliśmy swoim samochodem, promem na Peloponnes i później mostem na Lefkadę. Nie wiem, czy wiecie, że Lefkada jest jedną z dwóch greckich wysp, gdzie możecie dostać się samochodem na samą wyspę bez używania promu. Korzystajcie z tego mostu, który jest tutaj bezpłatny, aby dostać się na tą piękną wyspę i spędzić tutaj niezapomniane greckie wakacje. Stolicą wyspy Lefkada jest miasto o takiej samej nazwie, czyli Lefkada. Bardzo tłoczne, 8 tysięcy osób mieszka tutaj na stałe. W porównaniu do drugiego miasta, Nidri, gdzie mieszka tylko 800 osób, to prawdziwa metropolia. Tętni życiem, znajdziecie tu mnóstwo sklepików restauracyjnych, fajna promenada, gdzie się wybrać na spacery. Nie w naszym stylu te duże miasta na Lefkadzie. Mnóstwo samochodów, duży ruch, dużo się dzieje i nie po to przyjeżdża się na Lefkadę. Przyjeżdża się po fantastyczne plaże, malownicze klify, które zobaczycie w tym właśnie odcinku. Ale też taka kilkugodzinna wyprawa do stolicy wyspy na pewno Was nie rozczaruje, bo i tu znajdziecie fajne zakątki. Lefkada to nowoczesna wyspa i nowoczesne miasta. Niewiele znajdziecie tutaj śladów z przeszłości. Jednym z takich elementów jest twierdza, która kiedyś miała bronić Lefkady przed najeźdźcami. Znajdziecie ją przy samym wjeździe na wyspę. Nazywa się Agia Mavri, pochodzi z 1300 roku. Ale również znajdziecie w tych wąskich uliczkach Lefkady takie perełki. Na przykład kościół Ajos Nikolaos z 1687 roku. Szukajcie ich, gdy będziecie się włóczyć tymi właśnie uliczkami. Lefkada nie jest duża, 35 km długa, 15 km szeroka, ale nie dajcie się zwieść. Jest to również bardzo górzysta wyspa. Najwyższe wzniesienia ponad 1200 metrów powyżej poziomu morza. Także z Lefkady do Porto Caciki, gdzie będziemy jechać, czyli najpiękniejszej plaży na Lefkadzie, podróż zajmie Wam około 1,5 godziny. Jest górka, dolinka, ale dzięki temu macie jedne z piękniejszych widoków w całej Grecji. Chyba nie ma lepszej nazwy dla tej kawiarni niż Panorama. W drodze do Porto Caciki, czyli tej plaży, znajdziecie miejsce z widokiem. Nie, to jest widok z miejscem. Kawa kosztuje tutaj 3 euro. Tyle co na Shellu w Polsce. Zobaczcie dookoła ten błękit. Ja mam gęsie skóry, naprawdę mam teraz gęsie skóry, bo baliśmy się zostawić rzeczy tutaj na tym stoliczku, bo klif, który tutaj widzicie, to mniej więcej 250 metrów dookoła samej jachty i przede wszystkim błękit. Znanych miejsc na Lefkadzie, czyli Porto Caciki, plaża Porto Caciki. Możemy przetłumaczyć to jako kozi port, ze względu na to, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu tylko kozy mogły schodzić po tych klifach na plażę. Teraz zejście jest ułatwione, są schody około 50. Zejście zajmie Wam 3 minuty. Jest duży parking za 10 euro, jest mała tawerna. Mnóstwo osób oczywiście, ale woda ma cudne kolory, widoki też są fenomenalne. Także niech będzie to Wasz obowiązkowy punkt programu na Lefkadzie. Na plażę też możecie dostać się takimi kruzami.
Widzieliśmy już przepływające chyba z 5 takich dużych statków. I w centrum w Nidri możecie kupić takie rejsy, również w czasie którego nie tylko zaliczacie te najpiękniejsze plaże na Lefkadzie, ale również płyniecie na Kefalonię do portu Fiskardo i na Itakę. Kosztują około 40 euro, ale były załadowane ludźmi, także mnóstwo osób. I to jest nasz główny zarzut do Lefkady i do wszystkich innych greckich wysepek w sierpniu. Ja też Was zawsze uprzedzam na moich wycieczkach, jak będziecie jechać ze mną na wycieczki na Krecie, aby unikać sierpnia. Jesteśmy już po prostu starzy z Januszem i wolimy bardziej takie kameralne miejsca, gdzie nie ma takich tłumów, ale oczywiście obwiniam siebie samą, bo wybraliśmy 24 sierpień, bo ten właśnie dzień mamy teraz, na wizytę na Lefkadzie właśnie. Uwierzcie mi, jazda samochodem po Lefkadzie, oj, nie należy do najłatwiejszych. Bardzo wąskie drogi, brak miejsca parkingowych, trzeba naprawdę wciskać się i szukać tych miejsc. Klify, które rozpraszają naszą uwagę, to codzienność na tej wyspie. Mam nadzieję, że widzieliście nasz filmik o ulubionych naszych wyspach. Natomiast w komentarzu często pytaliście, a gdzie Lefkada? Gdzie Lefkada? Lefkada jest równie piękna. Jeszcze nie wiem, czy Lefkada znalazłaby się na tej liście, ale są miejsca, które zrobiły na mnie piorunujące wrażenie. Jednym z tych znowu jest latarnia morska, którą widzicie za nami, położona na tych potężnych klifach. To naprawdę mocna strona Lefkady. A w drodze do Nidri, czyli miejsca, gdzie mieszkamy, zatrzymaliśmy się jeszcze w małej mieścinie Wasyliki. Jeżeli lubicie sporty wodne i windsurfing w szczególności, to powinniście tu zajrzeć. Nie wspomniałam jeszcze, gdzie mieszkamy na Lefkadzie, a udało nam się znaleźć prawdziwą perełkę. Apartamenty, w których mieszkamy, znajdują się zaraz ponad Nidri, taką bardzo popularną miejscowością i mamy chyba jeden z piękniejszych widoków na całej wyspie. Mamy do dyspozycji ponad 100 metrów. Są tutaj 3 sypialnie i całe te piętro jest tylko i wyłącznie dla nas. A po negocjacjach za dzień płaciliśmy 60 euro. Rano widok wschodzącego słońca czy też zachód po prostu tutaj jest oszałamiający. Po prostu szczęka opada. W opisie również będzie numer telefonu do właścicielki, bo możecie sobie tam negocjować i może Was tutaj przyjechać kilka osób, tylko musicie mieć samochód. Okolice Nidri to piękne widoki, tak jak w każdym zakątku Lefkady, ale tutaj widzicie jeszcze te maluteńkie wysepki Pringiponisia, które będziemy odwiedzać w dniu dzisiejszym. Spacerujemy sobie uliczkami Nidri. Okej, fajna mieścina, piękna okolica. Lepiej to wszystko wygląda z góry z naszych apartamentów, ale na pewno znajdziecie tutaj mnóstwo innych opcji zakwaterowania, gdybyście nie mieli samochodu na przykład. Wypożyczamy stąd małą łódkę, płacimy 100 za cały dzień, także popłyniemy sobie na słynne Scorpio. Może napijemy się kawy z milionerem, który kupił tą właśnie wysepkę. Mam nadzieję, że nas wpuści. Pomiędzy wysepkami Pringiponisia. Za mną maluteńka wyspa Maduri, która również jest w rękach prywatnych rodziny Valauritis. Był to słynny poeta, który zakupił tę wyspę w XIX wieku i do dnia dzisiejszego jest w rękach prywatnych. Tutaj mamy wybrzeże Lefkady, a my będziemy sobie płynąć pomiędzy tymi malutkimi wysepkami. Za mną chyba najbardziej znana prywatna wyspa grecka, czyli Scorpio. W 60-tych latach była ona kupiona przez rodzinę Onassisów, czyli też najbogatszą rodzinę grecką, za, jak znaleźliśmy, 3,5 miliona drachm, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze my możemy określić na około 13 tysięcy euro, czyli grosze. Ale
W 2012 sprzedano tą wyspę rosyjskiemu oligarchowi za 100 milionów euro. Jednym z bardziej znanych miejsc, które możecie zobaczyć wokół wyspy Megalonisi, jest jaskinia Papa Nikolis. W czasie II wojny światowej ukrywała się tutaj grecka łódź podwodna o tej samej nazwie właśnie. Także będziemy chcieli za chwileczkę wpłynąć do środka. Pewnie nikt tam się już nie ukrywa, ale zobaczyć jak to wyglądało i jak duża jest jaskinia. Nice? Very nice. Very cool. How big was the submarine during the Second World? This U-boat, these submarines, I don't know, maybe 40 meters? I don't think it was long. Z perspektywy czasu śmiało mogę powiedzieć, że dzień na łódce to był najbardziej udany dzień na całej Lefkadzie. Ale czas na poznanie kolejnych plaż, które zapierają dech w piersiach. To co widzicie to plaża Ayios Nikitas, jednak dla nas jest to tylko i wyłącznie punkt wyjścia, bo stąd zaczyna się szlak na kolejną, mam nadzieję, nie aż tak zatłoczoną plażę. Staramy się uciec od tłumów. Lefkada jest przepiękna, ale słuchajcie, znalezienie tutaj miejsca parkingowego gdziekolwiek, nawet na najmniejszej plażyczce, to jest nie do zrobienia. Znaleźliśmy plażę, która nazywa się Milos, która ma nazwę Ukryta Plaża. Idziemy sobie teraz taką ścieżką do tej właśnie plaży. Zobaczymy, czy będzie tam tyle ludzi, ile w każdym innym zakątku Lefkady. Ścieżka na plażę Milos zaczyna się w miejscowości Ayios Nikitas. Ayios Nikitas napakowane do granic możliwości. Na Milos widzimy mnóstwo leżaków, chociaż czytaliśmy, że za dwa leżaki i parasolkę płacicie tutaj 30 jurków, ale no plaża jest stopówki znowu Lefkady. Ścieżka na górę zabrała nam mniej więcej 10 minut. No trochę wysiłku trzeba włożyć, bo jest pod górkę. Miejcie wodę, miejcie jakieś przekąski. Myślę, że w całości góra-dół zamkniemy się w 20 minutach. Gdyby ktoś nie chciał korzystać ze szlaku pieszego, z Ayios Nikitas krąży łódka za 4 euro, która też dowiezie Was na Milos. Z samego krańca plaży Ayios Nikitas możecie opłynąć ten cypelek, który właśnie teraz widzicie, by dotrzeć do maluteńkiej, bardzo urokliwej zatoczki. Kolejny klif, kolejna piękna plaża Lefkady. No, mamy sporo, mniej więcej 1,20 km idziemy z parkingu na plażę Egremni. Wygląda no znowu fantastycznie, trochę wysiłku znowu trzeba włożyć. O wiele więcej niż na Porto Caciki, bo Porto Caciki to jest 5 minut jesteście na dole, ale ta plaża dlatego jest pusta i spędzimy tam na pewno jakąś godzinę czy dwie. Shake you off, let me float.
Kefalonią Zakynthos stworzy łańcuch wysp jońskich. Oczywiście musicie tutaj wpaść i je odwiedzić, każdą z nich. Ostatnia plaża na dzisiaj, Megali Petres, czyli Wielkie Głazy. Pewnie się domyślacie dlaczego. No, zjazd tutaj samochodem jest pełen wyzwań. Znalezienie parkingu, tak jak wszędzie na Lefkadzie również, ale się udało, bo jest już 17, także ludzie opuszczają plażę niż tu przybywają. Ale zobaczcie na te kolory znowu. Na Lefkadzie nie ma lotniska, możecie wylądować w Prewezie, to jest jakieś 30 km od Lefkady, także bardzo bliziuteńko. Czy możecie przejechać samochodem na samą wyspę bez promów i no takie to są sposoby. Możecie też przepłynąć promem na przykład z Zakynthos, na przykład z Kefalonii, albo możecie zrobić sobie wielkie greckie wakacje na Wyspach Jońskich i połączyć te trzy największe perły. Jeszcze zapomniałam o jednym sposobie. Gdy lubicie być bardzo dobrze zaopiekowani, to możecie przylecieć na Kretę wraz z biurem Greckie Podróże Izę Napierała. Naprawdę polecam dziewczynę, bo to świetna osoba i prowadzi bardzo dobre biuro podróży. Jestem pewna, że nawet gdy właśnie wróciliście z wakacji, już powoli zaczynacie przeglądać oferty na rok następny. Weźcie Lefkadę pod uwagę. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli podobał Wam się ten filmik, i w drogę!